Marcelina, wspomniałaś o tych emocjach. Twoje życie prywatne także jest bardzo często rozbierane na kawałki. Ty musisz być w pracy uśmiechnięta, pogodna, bywasz na wielu imprezach. W twoim życiu zawodowym bardzo dużo się dzieje. Powiedz mi proszę właśnie, czy ty na przykład potrafisz ukrywać jakieś takie czasami negatywne bądź smutne emocje, które tak jak w każdym z nas na pewno czasami są. Wiesz co, to jest tak, że umiem sobie z tym radzić sama, staram się z tym radzić sobie wewnątrz i nie wylewać tego na innych i też nie wyżywać się na najbliższych, jeśli chodzi też o siostrę czy o rodziców, oczywiście to jest czasami trudne, ale mam też coś takiego, że ja naturalnie po babci i po tacie mam coś takiego, straszną otwartość do ludzi i bardzo to w sumie doceniam po czasie, już to widzę, doceniam to w sobie, że co by się nie działo w moim życiu, to jak widzę człowieka, widzę ludzi, mogę porozmawiać z nimi, mogę poprzybywać, to mam wrażenie, że to mnie leczy, że nie robię tego, bo się zmuszam, że na przykład rozmowy z ludźmi po prostu mnie leczą, a nie o kurczę, nie chciałabym z nim rozmawiać, bo mam gorszy dzień. To wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że wtedy te rozmowy, to, że z kimś przebywam, bardzo mi pomaga. Jestem taką dosyć właśnie chyba społeczną i otaczającą się cały czas ludźmi, w większości też kobietami, bo w domu miałam taki bardzo dom taki kobiecy, bo mama, babcia, wcześniej jeszcze inna babcia, która 13 rok miała, no dwie wojny przeżyła, więc bardzo taki dom kobiecy plus dwie siostry starsze. I zawsze gadałyśmy, rozmawiałyśmy i przez rozmowę wszystkie takie nasze problemy gdzieś odchodziły i mogły ulecieć, więc mam wrażenie, że tak sobie z tym wszystkim radzę. Ejo! I z tym wszystkim sobie chyba tak staram się jakoś radzić, jeśli chodzi o trudniejsze chwile, to bywają oczywiście, każdy takie ma. No i czasami nie tryskam tą energią i może tak też jest dzisiaj, ale akurat widzę wszystkich znowu uczestników, za chwilę znowu potańczymy, będą próby, będzie choreografia i mam wrażenie, że wśród ludzi to jest to, co jest takim lekiem na moje zło i moje takie czasami nieuleczone albo jakieś zbolałe serce. No ale chronisz, bardzo chronisz tą swoją prywatność, przez co wszyscy coraz bardziej próbują się w nią wgłębiać. Czy ty na przykład w ogóle jeszcze reagujesz na te wszystkie doniesienia, zdjęcia, które pojawiają się praktycznie codziennie w prasie i w różnego rodzaju serwisach? Powiem ci kochana, że nie wiem jak na to reagować. Czasami jest tak, że lepiej nic nie mówić, a czasami jest tak, że jak nic nie mówisz, nie dementujesz, to zostawiasz pole do znaków zapytania, do różnych haseł, które się później pojawiają w social mediach i tam na portalach u was też. I jak jest coś niedopowiedziane, to później ta historia może krążyć i nie wiem jaka jest złota rada, jaki jest sposób na to, czy lepiej jest mówić o tym, o swojej miłości. Czasami kiedy ją się ma, to się chce krzyczeć światu wręcz, że jest zakochanym, zauroczonym, czy się z kimś człowiek spotyka, ale później to się obraca przeciwko nam, często osobom tym znanym, bo nagle coś się kończy, nawet po roku, po 7 miesiącach, czy po jakimś tam dłuższym czasie, kiedy coś się udało ukryć, a później niestety coś się kończy i nie wiesz, czy mówić o tym, czy nie mówić, tak jak, no nie wiem, to jest trudne, jak śledzę też inne gwiazdy, to też widzę, że czasami się to obraca przeciwko nim, a ja na przykład mam problem z tym, że jestem bardzo szczera i czasami właśnie w takich sytuacjach, jak te wywiady, to powiem to, co myślę, powiem to, co czuję, powiem to od serca, a no nagłówki bywają różne. Dlatego my dzisiaj pozostawimy znaki zapytania. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Wiem, że musisz już iść. No i życzymy wszystkiego najlepszego i mnóstwo uśmiechu. Dzięki. Dziękuję bardzo.